Siemanko, z tej strony Łukasz Siwy-Szulc, a to kolejny odcinek Eksperta w ringu. Dziś moim gościem jest Daniel Skibas-Skibiński. Lewy sierp. Na to prawe kolano, hop. Zapraszam. Zapraszam. Dalej trzymać gardę? Słuchaj, wszystkich gości zaczynam od pytania, jak było na początku, ale teraz zaczniemy inaczej. Twoja ostatnia walka. Piękna wygrana w Abu Dhabi. Z Hiszpanem. Opowiedz o tej walce. Tak. Witam wszystkich. Wygrana może była piękna. Nie, no w sumie nie. Nie tak bym jej nie skategoriował, że była piękna. Walka była trudna. Zresztą na taką też się nastawiałem. Wiedziałem, że mam trudnego rywala. Hiszpan z rekordem 16-2 wtedy. Z dobrą serią wygranych, więc wiedziałem, że będzie trudna walka. I w sumie taka też była. Nie wszystko od początku szło po mojej myśli. W pierwszej rundzie trafiłem dobrym podbródkiem, jednak też się trochę zawahałem, trochę spóźniłem reakcję i nie udało mi się go skończyć. Umęczyłem się mocno w drugiej rundzie. Miałem też swoją przewagę, byłem większość czasu w parterze, ale mocno odczułem zmęczenie wtedy. I trochę odpocząłem między drugą a trzecią rundą, w trzeciej wyszedłem i w sumie wykonałem akcję też, którą trenowałem dużo wcześniej. Naruszyłem go kolanem latającym, potem jeszcze dobiłem w parterze, chociaż też miałem pewien taki moment, jak już go dobijałem i on patrzy, on nadal wstaje i ja mówię, no nie wierzę, że jeszcze znowu mi wstanie, że będzie powtórka jakby z pierwszej rundy, ale udało mi się skończyć, więc to była ciężka walka, ale też się cieszę, że taka była, bo ostatnie, poprzednie dwie były trochę łatwiejsze, trochę też zarzucano mi, że mam słaby rywali, chociaż to w żaden sposób nie była moja wina, więc cieszę się, że po takich łatwiejszych walkach miałem teraz taką trudną i to zdecydowanie zwycięską. Z tą walką wiąże się ciekawa historia, bo tego samego dnia, gdy ty walczyłeś z Hiszpanem, polska reprezentacja na Euro walczyła z Hiszpanią. No jak widać, na fighterów można zawsze liczyć, na piłkarzy nie bardzo, nie? Chociaż trochę się postawili, porównując do poprzednich gdzieś tam meczy, także wojna polsko-hiszpańska trwała. Tak, ale zostajemy przy fighterach. Słuchaj, stolica Emiratów Arabskich, Abu Dhabi, jakie wrażenia tobie zrobiła? No szczerze powiem, że za dużo nie miałem okazji pozwiedzać ze względu na restrykcje, które obowiązywały w Abu Dhabi. I tak na dobrą sprawę, no to widziałem Abu Dhabi z autokaru dwa razy, jak jechaliśmy na face-off czy na samą galę. I to w sumie było tyle, nie mogliśmy wychodzić z hotelu przez cały pobyt w Abu Dhabi od w sumie środy do niedzieli. Później pojechaliśmy na 3 dni do Dubaju, tam już trochę są luźniejsze te restrykcje i mogliśmy spokojnie sobie gdzieś tam z tych Emiratów skorzystać, z uroków Emiratów, chociaż przyznam, że jest dla nas, dla Polaków jest tam zdecydowanie w tym okresie za gorąco. 30 stopni w nocy, w dzień ponad 40 stopni w cieniu, więc to raczej nie jest dla nas klimat. Ale jeśli chodzi, jakby podsumowując jeszcze organizacyjnie, no to gala naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jak na razie chyba najlepsza z tych, w których brałem udział, jeśli chodzi właśnie o organizację. W Emiratach samych byłem drugi raz. W sumie śmiesznie, bo za pierwszym razem to była chyba najgorsza gala, którą miałbym skategoriować, na których byłem. Teraz była najlepsza, dlatego z chęcią bym tam wrócił. Chętnie się wybiorę z tobą. Jedziemy dalej. No to zacznijmy od początku. Jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem walki? Szczerze? No to w sumie jak miałem 10 lat, poszedłem z moim starszym bratem na pierwszy trening zapasów.
No, to była czwarta klasa podstawówki. U nas akurat pan od WF-u prowadził też zajęcia z zapasów. To jest mała miejscowość, w ogóle pochodzę z wioski, z małej miejscowości. Za dużo możliwości też w sumie nie było, więc bardzo chętnie rozpocząłem te treningi. Brat w sumie bardzo szybko zrezygnował, ja w sumie zostałem na plus minus same 10 lat w samych zapasach. Później jakby przyszło takie dorosłe życie i musiałem zadecydować, czy dalej pozostać w sporcie, w zapasach, w których przyszłość jest taka dość niepewna i no, nie ma co oszukiwać, ale zapasy, jak wiele sportów takich olimpijskich też, nie są mocno przyszłościowe. I poszedłem do pracy, studiowałem zaocznie, od czasu do czasu jeździłem na treningi, to już nie było tak jak wcześniej, regularnie, codziennie. Ale jednak tego aspektu gdzieś tam sportowego brakowało. Później poznałem Daniela Kakowiaka, który też prowadził zajęcia właśnie w sumie z MMA, z jiu-jitsu. U niego jakby stawiałem pierwsze kroki w mieszanych formułach. Potem dojeżdżałem też do Wrocławia, do Ostrowa Wielkopolskiego. I później po namowie w sumie Mateusza Gamrota przeniosłem się do Poznania, do Ankosu. No i w sumie tam jestem do tej pory. W którym to było roku? 2013, połowa lutego 2013. Tutaj się przeprowadziłem do Poznania i od tamtego czasu jakby już pełnoprawnie trenuję przekrojowe MMA. Mówisz, że przez 10 lat trenowałeś zapasy, to jakieś największe osiągnięcia? Coś się udało panią zdobyć? Miałem medale na Mistrzostwach Polski. Tak na dobrą sprawę nie doszedłem do fazy seniora, ze względu, że skończyłem praktycznie w młodzieżowiec, junior bardziej i nie doszedłem do tej jakby najbardziej liczącej się grupy wiekowej, czyli seniorów, więc jakby te wszystkie najwyższe trofea, które można wywalczyć, nie wiem, wyjazd na olimpiadę, Mistrzostwa Świata, Europy w tej grupie seniorskiej, no to akurat niestety nie udało mi się zdobyć, ale byłem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, jeździłem na kadry, na zawody międzynarodowe też, także nie uważam się za super zapaśnika, aczkolwiek no, to jest bardzo trudna dyscyplina, trudny sport i bardzo dużo też poświęciłem, bardzo dużo się nauczyłem, nie tylko sportowo, ale też, nie wiem, mentalnie, charakteru i tak dalej, więc cieszę się, że w sumie w tych moich młodzieńczych latach pojawiły się właśnie te zapasy. Lecimy dalej. Okej, takim twoim pierwszym spektakularnym sukcesem było wygranie programu MMA Master. Opowiedz o tej przygodzie. Tak, to był początek jakby mojej kariery, 2013 rok, świeżo po przeprowadzce do Poznania. Pojawiła się szansa właśnie, to była już druga edycja tego programu. Zgłosiłem się, na początku było 60 osób, po pierwszym odcinku poprzez jakieś tam testy sprawnościowe wytypowano 10 najlepszych zawodników i potem sukcesywnie co odcinek odpadała jedna osoba, aż finalnie doszliśmy razem z Michałem Michalskim do finału. Co ciekawe, że właśnie wtedy, to był 2013 rok, finał był na gali GMC w Niemczech. Walczyliśmy razem właśnie walczyliśmy o miano tego najlepszego zwycięzcy całego programu. A obecnie trenujemy razem, pomagamy sobie, wspieramy się. Teraz walczy na KSW w sobotę. Będę u niego w narożniku, więc jakby kontynuujemy tą naszą znajomość. Program był ciekawy, tak bym to ocenił. Szkoda, że nie było następnych edycji. To była druga edycja, szkoda, że nie poszli organizatorzy dalej. To też szansa dla młodych zawodników. Tak w sumie było dedykowane dla młodych z niedużymi rekordami zawodników, którzy żeby mieli jakąś tam lepszą szansę do tego, żeby się wybić, żeby szybciej dojść do jakiegoś wyższego poziomu z takiego zawodniczego. Wypromować się też, bo to jednak telewizja. Dobra, później oczywiście było wiele walk, aż podpisałeś kontrakt z organizacją Babylon, której zostałeś mistrzem. Jak wyglądała droga do pasa? W organizacji Babylon stoczyłem najwięcej pojedynków w swojej karierze. Do tej pory w sumie to tak wszędzie brałem z doskoku. To maksymalnie dwie walki dla danej organizacji i to wszystkie były na pojedynczych kontraktach, czyli nie byłem nigdy wcześniej związany z żadną organizacją.
Byłem od samego początku z organizacją Babilonu MMA, bo moja pierwsza walka była na jedynce. W sumie nie pamiętam dokładnie, ile walk wygrałem. Dwie, trzy walki. Potem zostałem pierwszym mistrzem ogólnie Babilonu MMA. W mojej kategorii akurat to był pierwszy pas, który był stawką pojedynku. Na tą chwilę zakończyłem już współpracę z Babilonem MMA. To był ciekawy okres, to był okres też dużego wzrostu, jeśli chodzi o moją karierę. Rozstaliśmy się też polubownie z organizacją, doszliśmy do pewnego momentu, w którym nie było nam po drodze ze sobą. Ja dalej chciałem się rozwijać, nie do końca też warunki były zapewnione w tym kierunku, więc polubownie po prostu się rozeszliśmy. Szukam teraz wyzwań gdzieś indziej. Lecimy. O, przed Abu Dhabi była walka na gali EFM. Dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze powiedziałem. Zupełnie nowy produkt na polskim rynku. Dużo sportu, trochę freak fightu, zjeżdżający ring do klatki, coś zupełnie nowego i całkiem fajnie to wyglądało. Opowiedz o tej walce i o tej organizacji. No, oceniając jakby samą organizację, to wydaje mi się, że właśnie też dużo powiedziałeś. Przedstawiłeś ją tak, jak w sumie też ja to widzę. Coś nowego, coś innego. Szczególnie ten cagebox. Walki freakowe, to nie jest jakby nic nowego, to jest coś, co już jest dość znane. Na co jest dość duży popyt. I jednak w dalszym ciągu działa w ten sposób, że jednak ludzie chętniej kupują subskrypcje, bilety, chętniej chcą to oglądać. Dzięki temu oglądają też innych zawodników. No ja mogę powiedzieć jedynie, że od strony sportowej, od strony organizacyjnej, dla mnie, dla zawodnika, było tam wszystko jakby dopięte na ostatni guzik i nie ma się do czego przyczepić. Walka też na szczęście poszła na moją korzyść. Wygrałem w pierwszej rundzie, więc też tym bardziej jestem zadowolony, że szybko mogłem wrócić sportem do treningów i jakby jak najszybciej zawalczyć, bo takie też sobie przyjąłem, strategię taką przyjąłem na ten rok, żeby zwiększyć częstotliwość walk, żeby walczyć jak najwięcej, żeby wrócić do tej częstotliwości, którą miałem wcześniej, czyli minimum takie trzy walki w roku i żeby w końcu dostać się do tej organizacji, na której najbardziej mi zależy. Czyli mówimy tutaj o organizacji UFC. Oczywiście UFC. Z tym, że nie jest to wszystko na tyle proste, że po prostu wystarczą moje chęci, chcę walczyć tu i walczę, to musi się bardzo dużo rzeczy złożyć. No, liczę, że jakby ten rok będzie już na tyle przełomowy, właśnie tempo walk, kolejne wygrane, mam już 12 wygranych z rzędu, ostatnie walki, nie wiem, na pewno 3 przed czasem, więc liczę, że ten rok będzie przełomowy i w końcu mi się uda. Cały czas pozostaję w treningu, żeby być gotowy w momencie, kiedy dostanę hasło, że nie wiem, jestem potrzebny, jest zastępstwo, jest szansa, więc od razu jakby wchodzę w to w ciemno i liczę, że tak będzie. Tak jest. Jeżeli jesteśmy przy temacie UFC, w sobotę Mateusz Gamrot, kolejna ważna walka. Jak oceniasz szansę Mateusza w tym starciu? Mateusz jest urodzonym zwycięzcą i bardzo go cenię jako człowieka, bardzo cenię go jako zawodnika. Jest naprawdę świetnym sportowcem. Myślę, że to jest też bardzo dobra walka dla niego ze znanym na całym świecie zawodnikiem, który już niejednokrotnie udowadniał powiedzmy swój poziom, swój sportowy i też medialny, więc to jest idealna walka dla Mateusza na podbudowanie swojej rozpoznawalności na całym świecie. A oprócz tego stylistycznie wydaje mi się też, że Gamer ma dużo więcej atutów w tych płaszczyznach, w których jego przeciwnik ma braki, więc wydaje mi się, że... Znaczy ja jestem spokojny o jego wygraną, wiem, że jest bardzo dobrze przygotowany i wierzę w jego wygraną, więc jakby jestem tutaj spokojny, ale oczywiście bardzo mocno mu kibicuję. No. Tak jest, trzymamy kciuki, a my lecimy dalej.
Na co dzień jesteś etatowym fighterem, ale też zajmujesz się dietetyką. Opowiedz o tym. Zajmuję się dietetyką, z tym, że jest to jakby moje drugie zajęcie. Najwięcej czasu poświęcam właśnie na treningi. Jeśli zostanie mi trochę tego czasu, no to poświęcam go dla moich podopiecznych. Pomagam nie tylko sportowcom w osiąganiu limitów wagowych czy zdrowym żywieniu, ale też takich zwykłych, normalnych ludzi, którzy po prostu chcą zmienić swoje żywienie, swoje życie, chcą schudnąć, chcą przytyć, chcą, nie wiem, zmienić coś po prostu. Ale tak jak mówię, no to jest bardziej drugorzędne zajęcie, na które no mam bardzo ograniczony czas, bo mam też rodzinę, mam swoje obowiązki, do tego treningi dwa razy dziennie, więc faktycznie tego czasu na dietetykę mam dość mało, ale jest to takie w jakiś sposób moje zabezpieczenie na przyszłość, bo oczywiście sport jest fajny, sport jest może być bardzo ciekawy, bardzo rozwojowy, przynosić wiele korzyści, ale też jest nie jest stabilny i może przyjść taki moment, kiedy po prostu nie wiem, albo nie będę mógł trenować, albo coś się wydarzy i wtedy jakby mam ten plan B, który wiem, że się w nim odnajdę, że jakby zapewni mi bezpieczeństwo, mi, mojej rodzinie i jakby, no nie wiem, no właśnie w ten sposób sobie to wszystko ułożyłem, żeby mieć ten plan B. A sama dietetyka w sumie w momencie, kiedy się przeprowadziłem do Poznania, wcześniej mieszkałem z rodzicami, no to jakby też wracałem jako sportowiec, zwracałem uwagę na to, co jem, ale nie aż tak bardzo, jak sam musiałem zadbać 100% o swoje żywienie. Od zawsze wiedziałem, że żywienie jest nieodłącznym elementem też profesjonalnego sportu, więc jakby znałem wartość tego, że to jest ważne, ale teraz jakby pogłębiałem ten temat, bo zacząłem się bardziej tym interesować, poszedłem na studia z dietetyki, no i tak w sumie jakoś to wszystko się potoczyło, potem otworzyłem firmę i tak funkcjonuje do tej pory, ale wszystko się rozpoczęło od tego, że sam potrzebowałem dla siebie odnaleźć jakby taki zdrowy sposób żywienia i jakby wszystko się zaczęło ode mnie. No i tak naturalnie to wszystko poszło. Okej. Porozmawiamy troszkę o najmocniejszej organizacji w Polsce, o KSW. Dlaczego Daniela Skibińskiego nie zobaczyliśmy w klatce KSW? Tak na dobrą sprawę to teraz nie znam razem po drodze, ze względu na to, że obrałem sobie zupełnie inny cel, o którym wspominaliśmy wcześniej. Dążę do walk najlepszej organizacji na świecie. Od KSW dostawałem takie w sumie nieformalne propozycje, ale dostawałem ostatnią propozycję, czy od jakiegoś czasu propozycję walk, jednak to były walki oparte o kontrakt długoterminowy, który w jakiś sposób wykluczałby moje obecne plany. Więc na tą chwilę jakby nie znam po drodze. Był okres dużo wcześniej, kiedy bardziej mi na tym zależało, kiedy właśnie tam upatrywałem swoje przyszłe starty, swoją karierę. No jednak wtedy nie było zainteresowania ze strony KSW. Później wszedłem na wyższy poziom i tak jak mówię, na tą chwilę nie znam razem po drodze. Ale no niemniej jednak jest to bardzo dobra organizacja i to jakby to nie jest w żaden sposób powód, dla którego tam nie walczę. Jesteśmy przy temacie KSW, w sobotę kolejna gala, nie ukrywam, że mega się jaram walką Tomka Sarary oraz Rajewski kontra Kornik, będą to mega walki, ale pogadajmy o walce wieczoru. Co sądzisz o walce wieczoru KSW 67? Myślę, że znaczy w sumie tak na dobrą sprawę to nie analizowałem. widziałem zestawienie Akopa Szostaka z Szymonem Kołeckim. Ale jakoś w żaden sposób na dłuższą metę się przy tym nie zatrzymałem i nie ze względu na jakieś tam lekceważenie tych sportowców i tak dalej, tylko po prostu na pewno jest więcej, jak dla mnie jest więcej ciekawszych zestawień na samej karcie, między innymi też te nazwiska, które wspomniałeś, ale między innymi też Michał Michalski od nas klubu, więc tych walk może być sporo. Nie wiem, no tak patrząc na tą walkę, wydaje mi się, że jak miałbym wskazać faworyta, no to chyba Szymon Kołecki jest dużym faworytem, jeśli chodzi o to zestawienie, ale no to
to jest MMA, wszystko może się wydarzyć i jestem ciekawy, czy to faktycznie jest takie zestawienie, które podbija oglądalność tej gali, czy nie można by było tego zestawienia zrobić trochę niżej, kogoś innego wypromować. Znaczy, wydaje mi się, że włodarze KSW, wiesz, mają łeb na karku i dobrze wiedzą, z której strony chleb jest posmarowany. Są mądrzejsi ode mnie. Są naprawdę mocni. Taki jest ten świat, a my musimy dalej robić swoje. Okej. Okay. Jak mawiają, sky is the limit. Powiedz mi, gdzie widzisz siebie za 5 lat? Sportowo. Sportowo, no bo już tak w sumie oczami wyobraźni jakby widziałem siebie siedzącego na kanapie przy kominku. Nie wiem czemu, przy kominku, na którym jest pas UFC. A znaczy nie wiem, znaczy wiem dlaczego jest pas UFC, ale nie wiem dlaczego przy kominku. Z dwójką, trójką dzieci, z żoną, z psem. Szczęśliwy, zadowolony z własnej kariery, ale nie oznaczałoby to, że za 5 lat chcę skończyć karierę, nie? Oczywiście, że nie. No, liczę, że jest jeszcze trochę walk przede mną. Liczę oczywiście, że wszystkie będą wygrane w dobrym stylu, w najlepszej organizacji na świecie. Tam celuję, tak siebie widzę za 5 lat. Tego właśnie ci życzę. Dziś moim ekspertem był Daniel Skibiński. Jeśli wam się podobało, zasubskrybujcie, lajkujcie i puśćcie świat dalej. Pozdro.